siemanko, witam was serdecznie. Hello, motherfucker. Legia Mistrzem Polski, gratulujemy. Brawo, brawo. Moja krew. Jak widzicie, byliśmy wczoraj, słuchajcie, na takim specjalnym spotkaniu z piłkarzami, którzy prosto z samolotu przylecieli na spotkanie właśnie z nami, przedstawicielami, ze sponsorami, z takim bliskim groną Legii Warszawa. My też w tym gronie byliśmy, bardzo fajnie, dziękujemy za zaproszenie. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć na takich rzeczach, także cieszę się tym bardziej. Miałem okazję porozmawiać z Arkiem Malarzem, Michałem Kucharczykiem, z Jarkiem Niezgodą. Za chwilę zobaczycie specjalne pozdrowienie dla kibiców Legii Warszawa, tylko na naszym kanale. A więc specjalnie dla was, zobaczcie, jak wczoraj bawiliśmy się z piłkarzami Legii Warszawa. Mistrzem Polski jest ukochana mam! Mistrzem Polski jest! To już raz! Legia Warszawa! La 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 la! Mistrzem Polski jest! Nie mogło zabraknąć skandalu, kiedy to w okolicach w Poznaniu, w meczu w Poznaniu, gdy Legia wygrywała 2-0. Kibice kolejorza nie wytrzymali presji, zaczęli rzucać na boisko race. Wszystko zaczęło płonąć, oczywiście bardzo duży dym. Zawodnicy zeszli do szatni, około 70-80 minuty. Sędzia zdecydował, że zakończy to spotkanie. Komisja Ligi około 21:30 uznała walkover 3-0 dla Legii. A więc Legia mistrzem Polski. Drugie miejsce wicemistrzem Polski zostaje Jagiellonia Białystok, która wczoraj wygrała z Wisłą Płock 2-1, więc został wiceliderem, awans do Ligi Europy. Na trzecim miejscu uplasował się poznański Lech, a na czwartym Górnik Zabrze, piąta Wisła Płock. Oczywiście wąskie grono, ale nie zabrakło rac. Zobaczcie, co tutaj się działo. Piewy, hulańce, swawole na stadionie Legii. Do godziny bardzo późnej, w sumie dopiero wstałem, słuchajcie, a jest godzina 14, także... Co więcej już w naszej lidze? Cztery zespoły, które awansują do europejskich pucharów. No i Brookbet oraz Sandencja, które spadają w polskiej ekstraklasy. Wypierdalać. Chciałem powiedzieć, że naprawdę według mnie najlepszym piłkarzem Legii Warszawa jest bezapelacyjnie Arkadiusz Malarz. Mega szacun, mega szacun. Bardzo dobre zawody rozgrywał pan Arkadiusz. Zresztą pewnie oglądaliście mecze Legii Warszawa, to sami wiecie, ile razy ratował naprawdę dupę Legii po prostu w krytycznych sytuacjach. Co powiedział mi Arkadiusz Malarz i Jarek Niezgoda, którzy specjalnie dla kanału B4W ślą pozdrowienia dla wszystkich kibiców Legii Warszawa. Przypisałem wam pozdrowienia od zawodnika, bez którego Legia nie zdobyła mistrzostwa. To Polska, Kamil Malarz, pozdrowienia. Przesadzamy, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Chwila przerwy i zaraz się uczymy. Super, pozdrawiam. Legia. Siema, z nami Jarek Niezgoda, Wisła Puławy, teraz Legia Warszawa, nowy mistrz Polski. Pozdrowienia serdeczne od Jarka. Jarku, serdeczne gratulacje za mistrzostwo. Idziemy tak dalej. Z tego miejsca się żegnam, bo to miał być krótki filmiczek. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, obserwujcie to, co się dzieje w opisie. Już niedługo pojawią się analizy na ikonku, na Ligę Mistrzów Piłkarzy Nożnych, gdzie zmierzy się oczywiście Real Madrid z Liverpoolem. Oraz, co ciekawe, w weekend oczywiście też Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy ręcznych, także nie zabraknie też bardzo ciekawych analiz, bardzo ciekawych rozmów z zawodnikami, bo miałem okazję, przyznam się, że miałem okazję pogadać z Nikolą Karabaticiem, z Terry Momerem, zrobić sobie też jakąś tam fotę, także analizy, wszystko będzie już w tym tygodniu. Jeśli nie masz subskrypcji, subskrybuj i daj dzwoneczek. Piąteczka, panowie.